Licealistka z 3 A, Agata Łukaszewska, przychodzi do szkoły przygnębiona. Rodzice zabrali jej kieszonkowe za złe oceny i dziewczyna musi sama zarobić na swoje potrzeby. Agata zatrudniła się jako ankieterka. No to chyba super. No nie super, bo mi się nie chce pracować. No to nie wiem, nie pracuj. No, rodzice odcięli mnie od hajsu i powiedzieli, że mam sobie sama zarobić. No, złożyłam CV, no i przyjęli mnie. No dobra, ale na czym w ogóle polega ta praca? No, mam jakieś głupie ankiety o kosmetykach, no i mam sprawdzać, czy wszyscy dobrze wypełnili. No to chyba nie jest aż takie straszne. No ale mi się nie chce chodzić po ludziach i prosić, żeby wypełnili jakieś durne ankiety. Wolałabym hajs od rodziców. Słyszałam, że potrzebujesz pieniędzy i pracy. No niby tak, ale to dopiero w wakacje. A czemu? No, a znasz taką pracę, którą da się ogarnąć, kiedy jeszcze trzeba codziennie chodzić do szkoły i się tyle uczyć? Wyobraź sobie, że znam, bo sama mam taką. Co? Ty pracujesz? No, jestem ankieterką. Nie, chwileczkę, jaja sobie robisz. No nie, wczoraj dostałam pracę i chodzę i pytam pełnoletnie osoby o wypełnienie ankiet, a za to dostaję hajs. Ty, no nieźle sobie to ogarnęłaś. No i proponuję współpracę. O, a to znaczy? To znaczy, że dam ci parę ankiet, no i za te, które zdobędziesz, dostaniesz jakiś tam hajs. Ty, no nie mówisz poważnie. No mówię, starczy dla nas obu. Dobra, super, dzięki. Sebastian każdą wolną chwilę poświęca na szukanie chętnych do wypełniania ankiet, bo chce zarobić jak najwięcej pieniędzy. No, Seba, jak tam twoja kariera? Nie, no elegancko, może byście w końcu wypełnili ankiety, co? Dawaj, stary. Bardzo mi pomożecie, dzięki. No i co jest, Agata? Jak tam u ciebie? Masz te ankiety już? Wiesz co, nie miałam jeszcze czasu, żeby ogarnąć to. A to co, może pozbieramy teraz coś razem? Wiesz co, teraz muszę matmę ogarnąć, bo jak Kremerowa zobaczy, że znowu nie mam zadania, to chyba mnie zabije. Naprawdę. A, no dobra, ale wiesz co, no ja myślałem, że tak trochę w zespole będziemy pracować. Nie mam teraz czasu, naprawdę. Potem, dobra? Zależy na tych ankietach w ogóle, stary. No ale przecież to jest jej praca. No widziałeś, żeby ona kiedykolwiek pracowała? W sumie to nie. Wykorzystać, zobaczysz. No ale czemu miałaby to robić? No bo nie lubi tej pracy, no i nie chce w ogóle pracować, a znalazł sobie faceta, który zrobi to za nią, nie? Proste. Jezus, Seba, ona chce cię przerobić na kasę, uwierz mi. Rozumiesz? Chłopie, otrząśnij się i leź do niej. Agata, możemy pogadać? Już mówiłam ci, że mam matmę do zrobienia, nie mam teraz czasu. No to ważne po prostu. Dobra, co się stało? Słuchaj, no chodzi o naszą współpracę. Przecież załatwiam ci pracę, o co chodzi? No, chodzi mi o to, że wiesz, no ja zbieram te ankiety na każdej przerwie, no a ciebie nie widziałem ani razu, jak pracujesz. Stary, nie jesteś moim szefem, więc nie będziesz mnie rozliczał z mojej pracy, okej? A zdajesz mi tylko nowe ankiety, zbierasz sobie wypełnione, no ja tak nie chcę współpracować. To nie współpracuj, jak nie szanujesz pracy, to nie! Nie, Agata, ja szanuję pracę, no, tylko nie taka była umowa, no mieliśmy to bardziej robić razem, wiesz, no a tymczasem czuję się jak twój służący. Służący? Jak tak, to wyjdź! Nie będę cię prosiła o to, żebyś mi pomagał i pracował. Wiesz co, no dobra, w sumie to bardzo dobrze, bo mam już tego dość trochę. No, to super. Tylko zapłacisz mi za te ankiety, które ja zebrałem już. Agata, o co chodzi? Dlaczego Seba już z tobą nie pracuje? Zrezygnował. No ale dlaczego? Przecież był taki zaangażowany. Po prostu zrezygnował, okej? No dobra, ale podał jakiś konkretny powód? Tak, że źle mu się ze mną pracuje. Cześć, jaki bezczelny? No sorry, ale ty się chyba za bardzo nie przykładałeś do tej roboty, może dlatego? No ale ja mu tę pracę załatwiłam, tak? No dobra, ale on miał więcej ankiet niż ty. Nie, to były moje ankiety, bo to była moja praca. No dobra, ale musimy mu oddać kasę za te, które on ogarnął. Nie, nic nie muszę. Nie moja wina, że sam zrezygnował z pracy, plus jest taki żenujący, że serio, nawet mnie nie szkoda. Ty sobie chyba żartujesz, że mu nie oddasz tych pieniędzy. Za moje ankiety? Nie. No i to jest nieuczciwe. No o co ci chodzi? No bo taka jest trochę głupia sytuacja. No co znaczy? No bo Agata chce cię oszukać. Co takiego? No bo właśnie nam powiedziała, że ona nie chce ci oddać kasy za te ankiety, bo to jest jej praca i ona to wszystko ogarnia. No ale chwileczkę, to są moje ankiety, nie? No ja rozumiem, właśnie dlatego ci to mówię, bo uważam, że to jest mega nie fair. Ty, cześć Maju. Cześć. Miałbym prośbę, powiedziałbyś tej dziewczynie, co siedzi w klasie, że jest tam kamowa? Daj mi przysługę. No słuchaj, proszę, zrób mi przysługę, no. To ta laska, co tam siedzi? Tak. Jak ona się nazywa? No, Agata Łukaszewska. Dobra. Dzięki ci, naprawdę. Siema, to ty jesteś Agata Łukaszewska? Tak, czego chcesz? Słuchaj, Stańko cię woła do nauczycielskiego. Stańko? No woła cię, nie wiem, ocenę chcę ci dać. Ale mówiła coś więcej? Nie wiem, no po prostu woła cię. Zostaw rzeczy, idzie już do niej. No idź. Ankiety.
No i udało się. Zabrałem Agacie wszystkie ankiety, które były moje i teraz to ja pójdę do tej firmy i wezmę za nie pieniądze. Przy okazji powiem im, jak pracowała Agata. Niech ma za swoje. No, Seba, iluż tych ankiet uzbierałeś? No, z tego sobie dać to dużo. O, więcej ankiet, więcej hajsu. No pewnie, jest elegancko, super. Fajnie. Wszyscy ci wypełnili? O, prawie. Okradłeś mnie! Ej, co ty robisz? Zostaw mi to! To moje ankiet! Dawaj to! No, oddawaj to! Nie! No, zostaw to! Przestaw! Możecie się uspokoić? To są moje ankiety! Ej, nie! Dawaj to! Co ty zrobiłeś? Porwałeś się, debilu! To ty je porwałaś, oszustko! Zabiję cię! Chwileczkę, co wy wyprawiacie? Nie dotykaj mnie. Agata, Sebastian, to są te ankiety, które mieliście razem zbierać? I to ja je zebrałem, pani profesor, a ona... Proszę zebrać je z podłogi. Już chciała szukać. I idziemy do pokoju nauczycielskiego. Agata, czy chciałaś oszukać Sebastiana? Chciałam mnie wykorzystać, pani profesor. To ja pracowałem cały czas, na każdej przerwie, a ona wcale. Sebastian... Wziął i ukradł moje ankiety, które chciałam zanieść do firmy. O nie, wziąłem tylko to, co było moje! Nie, nie, ja już nie chcę więcej słyszeć tej awantury. Macie po 19 lat, a zachowujecie się jak małe dzieci. To on się tak zachowuje. Agata, nie możesz zarabiać na ankietach, które zebrał Sebastian, jasne? Po drugie, przepraszam, ale co to jest za spółka? Co za głupi pomysł? Ta spółka, którą wymyśliliście, jeżeli chciałaś pomóc koledze, to trzeba było wziąć jego CV, zanieść do firmy, w której pracowałaś, a jeżeli chciałaś go oszukać, to postąpiłaś bardzo nieładnie. Szkoda mi tych ankiet, które się zniszczyły podczas kłótni z Agatą, no ale już trudno. Pójdę dzisiaj do tej firmy i sam zgłoszę się do pracy. A jak mnie przyjmą, to zbiorę te ankiety od ludzi jeszcze raz. Cześć, chłopaki! Sebastian Chudzik dostał pracę jako ankieter. Jego znajomi obiecali, że wypełnią dla niego ankiety po raz drugi. Odwrócili się natomiast od Agaty, która nadal uważa, że nie zrobiła nic złego. Wypełnijmy.